Rafał Grinchel. Sokółki jestem. Co robisz w tej sokółce, powiedz nam. Co ja robię? A, mieszkam. Mieszkam, co mam robić. A tak to chodzę sobie po mieście, tak. Na karaoke chodzę śpiewać. Tak? To tak, twoja tam... pasja, hobby. Czym się zajmujesz na co dzień, powiedz? Ja pracuję. Gdzie? W lesie. Sorry, ale tak to zabrzmiało, że wiesz, no, wiem pracuję o co jako, chodzi. Pracuję jako robotnik leśny. No i fajnie, no, żadna praca nie chodzi. Cinka, coś tam, takie sprawy, prawda? Tak, tam przy metrach, no, przy drzewie. No. Ciężka praca? Ciężka, bardzo fizyczna i wymagająca mocno. Ale widać, to wiesz, dla ciebie to akurat służy, wiesz. Kobiety to lubią. Kobiety lubią, tak. A jeszcze jak dobrze zaśpiewasz, to już w ogóle mam będzie, nadzieję, dobrze. Mam nadzieję, że dobrze pójdzie. No to co nam zaśpiewasz? Ja zaśpiewam Joker i Sequent, kocham cię najbardziej. Joker, Joker, tak? Nie, Joker, Joker. I Sequent. Kocham cię najbardziej. Okej. Okay. Jedziemy. Ciągle się mówi, nikt nie jest idealny. Też tak myślałem, zanim zobaczyłem cię. Ten uśmiech niebanalny. Ciągle myślałem, co mam zrobić, by cię mieć. Hej! Powiedz, co cię znajdzie, kiedy zgubisz się. To rozgrzeje serce, krótkim kocham cię. To da miłość, to da ci wsparcie. Dobrze wiesz, że kocham cię najbardziej. Dzięki. Dzięki, dzięki. I co ty na to? Znaczy, ja powiem tak, że fajnie jest patrzeć na że takie ktoś się osoby bawi muzyką, barwne, nie? Tak, bo to jest taki, wiesz, od razu i ty nabierasz takiej ochoty do życia. A powiedz szczerze, co? Łatwo jest wyjść na scenę i... No, nie, powiem, że nie. Co byś wybrał? Co bym wybrał? Scenę czy pracę w lesie? Nie, no to wiadomo, no, że pracę w lesie. Ale czekaj. To i to. To i to. Czyli kochasz przyrodę. Bym dzielił pracę z disco polo, ze śpiewaniem. Czyli byłbyś taki... teksańska masakra piłą mechaniczną, tak, w Polo TV. Ostry byłby, kurczę, chłopak. Chłopie, dla mnie jesteś fajnym facetem, zabawnym, takim, wiesz, dużo energii w tobie, pozytywnej zresztą, co to się przekłada na to, że to się udziela, wiesz, i to jest przyjemnie na ciebie popatrzeć, przyjemnie z tobą obcować, podać ci rękę, nie wstydzić się, że się znamy, tak więc... To tyle, jeśli chodzi o twoją osobę. Ze śpiewaniem rób to dalej na karaoke. Trzymaj się, trzymajcie się ciepło. Cześć. Dzięki, heja.